Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Gdy ponad 50 lat temu powstawały fundamenty tego domu w Przyszowicach, były 20 metrów wyżej niż teraz. To skutki eksploatacji górniczej na terenach gminy Gierałtowice, a takich miejsc jest więcej. Ten uskok na drodze w Paniówkach to tylko jedna ze szkód górniczych na terenie województwa. Mieszkańcy boją się, że wkrótce pojawią się kolejne z powodu ustawy o prawie górniczym i geologicznym, bo jeśli ustawa wejdzie w życie, miasta mogą utracić prawo do decydowania o wydobyciu górniczym. Tutaj się budują nowe domy, ludzie inwestują pieniążki całego swojego życia, a tu nagle, tak jak tu widać na załączonym obrazku, są jakieś uskoki, domy się krzywią. No i to jest, uważam, tak nie może być. Tu jednak muszą mieć lokalne gminy, lokalni ludzie wpływ na to, na tą zgodę, tak? Czy kopalnie mogą działać pod ziemią, czy nie. Ale to nie jedyny problem. Gminy obawiają się, że stracą możliwość współpracy z kopalniami, bo teraz, mimo szkód, jakoś razem funkcjonują. Tego typu uskok w innej miejscowości mojej gminy został naprawiony po raptem 4 miesiącach i problem jest załatwiony. To pokazuje, że gdzie gmina i kopalnia, gdzie my z górnictwem mamy możliwość, mamy płaszczyznę współpracy, tam te szkody naprawiamy, dbając o interesy mieszkańców jako gmina, ale również honorując i dbając, rozumiejąc interesy górnictwa. Górnictwa, które jest obecne w całym regionie, także w Gliwicach. Prezydent Zygmunt Frankiewicz obawia się, że wprowadzenie ustawy może odstraszyć potencjalnych przedsiębiorców przed inwestowaniem w miastach. To jest taki przykład zmiany filozofii rządzenia w Polsce, dlatego że to się odbywa bez dialogu, wskutek arbitralnych decyzji władzy centralnej, z marginalizowaniem samorządów i oczywiście również marginalizuje się samych mieszkańców. Proponowana ustawa jest projektem poselskim, nie podlega więc konsultacjom społecznym. Projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu tuż po wyborach parlamentarnych.